Cześć, to jest Piotr Pasieka na Skarpie, 25 lipca 2024. Co tu dzisiaj? No robię cały czas odkłady. Niestety już mi się dennice pokończyły. Muszę coś na szybkiego zrobić, bo zamawiać dopiero będę dennice na dofinansowania. A co tutaj? Nie wiem, w sumie dawno nie zaglądałem, nie wiem co tutaj w tej rodzinie jest. Chcę już zacząć leczenie. No i jakieś tam podkarmianie, coś. No dobra, tu ta rodzina, to nawet nie wiem, tu już mówiłem, jest na trzech korpusach. Na trzech korpusach i tak patrzę, chyba dwa korpusy rodni, bo tu nie widzę, nie, trzy korpusy rodni i tu nadstawka. I nie mam pojęcia, co tutaj w nim jest. Nie wiem, czy to dzisiaj pszczoły będą przyjazne, czy nie. Dupy wystawiają do góry. Tu w nadstawce chyba nie za wiele jest. Teraz się u mnie nabłoć zaczyna. Tak z ciekawości, a tu na ciasno tak wsadzone. Nawet nie wiem, czy mi się chce to wyrywać, ale tu chyba jest pusto. Chociaż nie, no. Pusto nie. Coś jest, nawet nie wiem z czego. Ładnie pachnie. I tu na kolejnych ramkach paru też coś tam jest. Ale ja już, no chyba, że coś z nabłoci będzie. Nie planuję już miodobrania żadnego. To znaczy nie, no w sumie, jeżeli tak zostanie posklepione w nadstawkach, to coś tam trochę wiruje. Dobra. No a tutaj powiem tak. Szału to tu nie ma. Myślę, że trzy korpusy to na tą krainkę to zdecydowanie za dużo. Nawet nie wiem, jaka tu ta krainka jest. O kurczę. Tu sobie z tego zrobiły miodnie. Tutaj to nic nie ma. Teraz z tego co widzę to noszą z tego. Noszą z nabłoci. Ty się tu nie denerwuj. Kurczę, chciałem dzisiaj trochę odkładów zrobić, a tu widzę, że w tych ulach to będzie. Gdzieś bym musiał to odstawić. Na razie.
Tak tylko z ciekawości chcę zobaczyć. Czyli tu mamy raz, dwa, trzy. Cztery. Coś tam widać? Guzik widać. Ja sobie tak gadam do siebie. Także tu mamy raz, tutaj pół, czyli raz, dwa, trzy, cztery dwustronnie posklepione. Ta już jakaś lżejsza, cztery, połówka, pięć. I tam pusta. 5. No dobra. 5. Aha, bo to co wystawiłem, czyli 6. Raz, 2, 3, 4, 5. No może 6 jest łącznie. Ramek czerwiu. Jakiś dzisiaj nieprzytomny jestem. Nie czerwiu, tylko miodu. Tak w sumie nie za bardzo pamiętam, kiedy tu robiłem miodobranie. Nie pamiętam. Musiałbym gdzieś ten korpus odstawić. Bo chcę po prostu jeden, teraz już robię takie odkłady, że po prostu wybieram cały czerw zasklepiony, ładuję to do jednego korpusu i zabieram korpus. No, zabieram korpus cały jako odkład. To już są odkłady dla mnie. Ole się pokleiło. To już są odkłady dla mnie, bo mam po niedzieli dostać już resztę matek. Jeszcze 25. O kurczę. No dobra, muszę iść, to sobie tutaj obetnę. Muszę iść do samochodu po korpus. Gdzieś pusty. Ale pszczoły nie są miłe. I to bardzo niemiłe. A robię od razu przeglądy. Co tutaj się dzieje? Ta to jakaś leciutka. No na razie to ją wsadzę. Pszczoły widzę, że bardzo rozbiegane. Tą rameczkę to ja sobie też zabiorę, bo ona już pójdzie do przytopienia. Więc niech idzie w odkładzie.
Ta ramka też taka brzydka, więc też już ją zabieram. Tu są świeżo złożone jaja. Więc tej ramki nie chcę. Aha, trzeba im tutaj jeść też dać. Dobra, na koniec jeszcze dostanę jeszcze jedną. Mają sobie dwie ramki. Ta rodzinka coś... Ciekawy jestem, bo to pierwszy, gdzie zaglądam. Pszczoły bardzo rozbiegane. Widzę, że koniecznie muszę zacząć leczyć pszczoły, bo waroza, porażenie tutaj warozy jest. No myślę, że tą mogę dać. Tam też tu trochę pokarmu jest, więc może być. Ciekawe, czy matkę znajdę.
No i dobra, tą też bym im tutaj. Też bym im tą dał. Dobra, to mamy 7. To bym musiał tutaj. Nie wiem, co tam na dole, ale nie widzę, żeby tam było jakoś super. Nie wiem, czy czasem tutaj. Nie wiem, jaka tu matka. I dawno nie było otwierane. Dobra, a jak to tam widać? Dobra, czyli trzeba obniżyć trochę, bo tamten zciągniemy. Tu to chyba pusto. Także matka jakaś, a to krainka, to też nie czerwi nie wiadomo ile. Powiem tak, ta jest totalnie sucha. Tutaj to samo. Wiem, że zaraz poleci krytyka, że za dużo tutaj tych korpusów i tak dalej, ale słuchajcie, jak się ma tyle pasiek, to ja wolę, żeby miały luźniej niż ciasno, bo jeżeli się okaże, że matka jest bardzo plenna, to no to niech sobie po prostu ma gdzie działać. Dobra. Ale matkę muszę znaleźć gdzieś. To na razie chyba powyciągam. Może coś tutaj z tych zabiorę. Tak jak też mówiłem w poprzednich filmach, mi zależało najbardziej na odbudowie w tym sezonie, nie tak bardzo na miodzie, jak na odbudowie węzy, więc jest tak, jak powinno być.
Ja zapomniałem gadać. Nie, ten film to długi strasznie będzie, więc ja tutaj go poobcinam. Ogólnie w tornym korpusie nie za wiele tutaj się dzieje. Dobra. Czy mi tu pszczoły starczy? Starczy te pszczoły. To jest najgorsze z tym przeglądaniem dużych rodzin, żeby znaleźć matkę. A po prostu jak wywiozę tam do domu i tam nie będą ciągnęły mateczników, to po prostu poddam tutaj matkę i tyle. Nie wiem, matki nie widzę.
No dobra, trzeba to składać, bo tu słońce mi coraz bardziej przygrzewa. A, nie wziąłem miotełki. Ha! Dobra, słuchajcie, ja składam już to i wyłączę, bo tu w sumie co tu więcej pokazywać.